Jesteśmy w Poznaniu na Malcie, na torze wioślarskim, gdzie to ja w 65 roku, 1965 roku wiosłowałem w ósemce. Byłem na piątym miejscu, siedziałem na piątym miejscu w ósemce i tutaj byliśmy na trzecim miejscu, żeśmy tu byli. Ósemka AZT Szczecin, ósemka mistrzowska, tak, ale tutaj była międzynarodowa obsada, a tu mój braciszek świętej pamięci biegł z medycyną, czyli ze swoim trzecim rokiem, on był chyba trzeci, czwarty rok już na medycynie i przyprowadził tutaj i wszyscy tutaj biegli, a my wiosłowaliśmy, a oni krzyczeli, dopingowali nas. Kochany mój braciszek dopingował nas. No, tak to było. Trochę czasu minęło, ale to były piękne wspomnienia wioślarza. Tak to wiosłowałem w ósemce kadrowej AZS-u i byliśmy tu na trzecim miejscu, ale potem bywaliśmy też we Wrocławiu, zwyciężyliśmy, co prawda z Niemcami przegraliśmy tylko o czubek, ale były też biegi, gdzie żeśmy zwyciężali. Tak to. Poznań wzruszające. Poznań po latach. Od 1965 to teraz minęło parę lat. Pominam te czasy piękne i mojego braciszka i wiosłowanie, chociaż traciłem tutaj, że tak powiem, wszystkie siły, żeby zwyciężyć.